Słowa Ewangelii według świętego Marka. Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana prosił Go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Czy trędowaty zdobyłby na powrót, gdyby nie wiedział, że jest ważny dla Boga, kochany przez Niego? Trędowaty odczuł swoją niepotrzebność ze strony ludzi, ale Pan nigdy mu nie powiedział, że z niego zrezygnował. Bóg ze mnie nigdy nie rezygnuje, chociaż ludzie już na mnie postawili ten przysłowiowy krzyżyk. Trędowaty ukrywał się w jaskini. Nie ona, która była chłodna i wilgotna, ciemna, przysparzała mu zapewne najwięcej cierpienia, lecz ta, którą nosił we własnym sercu. Okazuje się, że więcej boli to, co wewnętrzne, niż to, co zewnętrzne. Zwlekanie z podjęciem właściwej decyzji czyni nasze wnętrze chłodnym, a nas samych nieprzystępnymi i nadmiernie wrażliwymi na wydarzenia wokół nas. Czas powrotu do Boga to chwile, w których odkrywamy, że już nic więcej nie możemy stracić, natomiast bardzo wiele możemy odzyskać, otrzymać od tego, w stronę którego idziemy. My powoli dorastamy do uwierzenia Bogu, że możemy zostać oczyszczeni. Bóg zawsze chce czynić dobro i może, lecz człowiek nie zawsze w to wierzy. Problem z moim oczyszczeniem polega na tym, że ja nie dowierzam Panu Bogu, a tym samym zamykam się na Jego łaskę. Kiedy człowiek nie wierzy Bogu, Bóg nie może go przemieniać. Nie może czynić cudu. W czym się wyraża wiara człowieka? W to, że Bóg może go oczyścić. W tym, że człowiek przychodzi do Boga i pada przed Nim na kolana. Jedna z najpiękniejszych postaw, ta, którą też wyrażamy w liturgii. Ukorzenie. Ukorzenie przed Bogiem. Tam, gdzie jest znak pokory, otwartości, tam dokonuje się nasze oczyszczenie. I kiedy staje się człowiekiem czystym, staje się szczęśliwym. Zobaczmy, szczęście zależy od czystości serca, od czystości duszy. Nieszczęściem człowieka, jego duchową i moralną biedą jest nieczystość. Szukanie Pana Boga, wołanie za Nim ma miejsce wtedy, kiedy człowiek ma wstręt do życia będącego ignorowaniem Bożej miłości, lekceważeniem Jego miłosierdzia. Wołanie za Bogiem jest wyrazem tęsknoty za tym, który jedynie może nasze życie uczynić pięknym. Ważna jest ta myśl: czysty jest piękny, bo być pięknym to być wolnym, to mieć serce czyste, to mieć duszę oczyszczoną. Ta tęsknota za czystością jest niczym innym jak tęsknotą za Bogiem. Wołanie o czystość jest wołaniem o podobieństwo, o bliskość z tym, który jest czysty, niewinny, nieskalany. Czy we mnie są takie pragnienia? Jeśli ich nie ma, prośmy o nie. Często nie wiemy, o co należy się modlić.
o czystość, o niewinność, o wolność w sercu, wolność w duszy. Jak ważne jest to, aby pozwolić dotknąć się Bogu. Jak Bóg mnie dotyka? Słowem swoim. Kiedy mówi, chcę, bądź oczyszczony. Dotyka mojego ciała swoim ciałem. To jest komunia święta. W Jego słowie i w Jego ciele jest moje oczyszczenie, czyli moje spełnienie.